Cześć kochani, tu Anti z kanału Anti Creativity. Dzisiaj przychodzę do Was z pudełkiem na fotomaty wykonanym z tutorialu Asi Szulik. Tutorial był na YouTubie, więc też Wam go podlinkuję tu gdzieś w opisie albo na górze. To pudełko jest niby z tutorialu, a jednak takie trochę moje, także nie wiem, czy na pierwszy rzut oka wyraźnie widać to nawiązanie. Przede wszystkim otwiera się w drugą stronę, bo jakby na tą szerszą. Tak jakoś wyszło, że z formatu A3 dało się zrobić w tą stronę, nie chciałam robić mniejszego. Z tyłu jest tylko moje logo. Kolekcja to jest QDNCO od piątku 13. Tekturka nasz skarb, nie mam pojęcia skąd, znaleziona gdzieś w moich zasobach. Tutaj mamy małe kwiatuszki z Akszona, wstążeczka rypsowa i otwiera się tak. Tak się prezentuje w środku. Tutaj mamy z małej kolekcji taką tą uroczą scenkę ze zwierzątkami. To jest pudełko przeznaczone na zdjęcia z 12 miesięcy życia. Także po otwarciu mamy, zrobiłam takie o numerki właśnie. I te numerki to są numerki od 1 do 12. Je można przykleić na zdjęcie. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Oprócz tego znajduje się tutaj taka karta z takich kart do kolekcji, gdzie można napisać na przykład życzenia albo jakiś opis. Znajduje się też metryczka z takim uroczym królisiem. To są darmowe wzory do wydruku od Fabryki Małego Designu. Też Wam podlinkuję. I tutaj mamy właśnie już maty na zdjęcia. Jest ich 12. Miejsce jest 10 na 15. Z tyłu nie przybijałam pieczątki, bo stwierdziłam, że można przykleić albo zdjęcie, albo opisać, co się na tym zdjęciu dzieje, więc ciężko byłoby to zrobić, jak była pieczątka. No i po naklejeniu zdjęcia można właśnie sobie dokleić na przykład ten numerek, z którego miesiąca jest dana mata, dane zdjęcie. No i tak to się prezentuje. Po prostu tutaj mamy 12 mat na zdjęcia, tą metryczkę, tą kartę. To się tu wszystko wkłada ładnie. No, jeszcze Wam nie pokazałam, ale tutaj jest normalnie kieszonka. Tutaj też można coś włożyć. Ta kieszonka jest dość też duża. Teraz oczywiście nie wejdzie, albo nie jest jeszcze wyrobiona, ale też się zmieści troszeczkę mniejsze jakieś życzenia, czy jakieś tak z opisaniem. Także tak się prezentuje tutaj moje pudełeczko. Dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam Was do kolejnego.